Przede wszystkim Wam bardzo dziękuję, że zostaliście po tych wszystkich wcześniejszych wystąpieniach do końca. Cieszę się, że będę mógł z Wami spędzić ten czas teraz na ostatnim wykładzie. Zgodnie z obietnicą ze slajdu tytułowego powiem Wam, jaka będzie przyszłość, bo oczywiście ja już ją widziałem. Mogę Wam obiecać, że będzie dużo jaśniejsza niż ten mroczny tekst piosenki The Future Leonarda Cohena. Parę słów jeszcze o mnie na początek. To zdjęcie tutaj to jest jeszcze sprzed Motorola, tak? Ktoś tu już powiedział. Tak, tutaj jako bardzo młody chłopak, jeszcze przed pracą w Motorola, pracowałem jeszcze w dwóch firmach przed Motorola, a potem długie lata w Motorola. No i podczas tych długich lat działy się różne rzeczy, życie płynęło i praca, a na chwilę obecną, no, wyglądam tak, jak widzicie. Na chwilkę tylko stanę do Was tyłem, bardzo przepraszam, to jest w celu takiego małego eksperymentu, żebyście zobaczyli pewien szczegół. Otóż teraz, jak zobaczycie tutaj na tym ostatnim zdjęciu, jak stoję do Was tyłem, to oczywiście tutaj widać taką łysinę, prawda, bo to już po tych latach mi się pojawiło. No i każdy by mnie to poznał, prawda? Więc człowiek nawet nie może spokojnie sobie do Zakopanego z Kleo wyjechać, bo od razu mi to odrwali, prawda? Pracuję w Motorola już długo, w różnych rolach, tak jak mówiła Weronika, i głównie dlatego, że już te 22 lata jestem w branży, to głównie dlatego mam taką śmiałość, żeby robić jakieś przewidywania dotyczące przyszłości i żeby się tym z Wami podzielić. Zaczynamy. Zaczniemy od tego, żeby się minimalnie cofnąć w przeszłość, żeby powiedzieć parę słów o przemijaniu. Tutaj mamy wynalazki, które przeminęły. Mamy maszynę do pisania i telex, to jest to po drugiej stronie, telex, który wysyłał telegramy. Oba wynalazki były kiedyś w powszechnym użyciu. Takie telexy wysyłały w Polsce w latach 80. po około 20 milionów telegramów rocznie. No zapewne ludzie, którzy korzystali z takich dobrodziejstw techniki wtedy, nie przypuszczali, że kiedyś będzie inaczej, że kiedyś te urządzenia przeminą, prawda? Jak może nie być możliwe wysłanie telegramu do kogoś? Jednak przeminęły. Oczywiście dalej mamy sposoby na to, żeby na przykład utrwalać tekst pisany i mamy sposoby, żeby się komunikować na odległość, nawet lepsze, ale te wynalazki przeminęły, czyli postęp technologiczny je wyparł. Podobnie ma się rzecz oczywiście z innymi rzeczami, na przykład tutaj mamy przemijanie, ale również rozkwit w pewnym takim ujęciu. Dorożki czy bryczki przeminęły jako sposób komunikacji. Transport kolejowy właśnie nie do końca przeminął, prawda? Miał piękny rozkwit sto kilkadziesiąt lat temu i pomimo innych sposobów na transport ludzi i towarów, to nie został tak do końca wyparty i wciąż się rozwija, może mniej dynamicznie, ale wciąż. Tutaj mamy na środku, jak może poznajecie, słynną Lux torpedę, która właśnie zajechała do Zakopanego w 1936, a kolorowe zdjęcie to już jest super szybki pociąg TGV francuski. Jak to jest z przemijaniem na naszym podwórku? Ja mam tutaj takie kilka przykładowych technologii, no to są różne rzeczy, prawda? Frameworki, języki, różne rzeczy z naszego świata, z których niektóre już przeminęły, a niektóre mają się dobrze. Na przykład AltaVista, myślę, że jest ciekawym przykładem, kiedyś taka topowa przeglądarka,
znaczy, przepraszam, wyszukiwarka internetowa, potem ustąpiła pola Google'owi, potem została kupiona przez Yahoo i słuch o niej zaginął. Tutaj są też rzeczy, których ja używałem, na przykład są tu serwery aplikacji, na których deployowałem swoją pierwszą aplikację Java'ową w swojej pierwszej pracy. Już ich nie ma, pewnie nawet nie kojarzy nazw teraz, na nic by mi się ta wiedza już teraz nie przydała, ale są oczywiście rzeczy, które mają się świetnie, jak Java, Python i inne. I teraz na bazie tego, co tutaj widzimy, chciałbym was zaprosić do takiego krótkiego quizu, do krótkiej ankiety. Gdybyście mogli albo się posłużyć QR-kodem, albo wejść na Menti i wpisać kod tutaj widoczny na slajdzie, to zrobilibyśmy sobie takiego word clouda pod tytułem jakie według was technologie z naszego świata IT przeminęły albo są na takim kompletnym schyłku. Nie ograniczajcie się, mogą to być języki, aplikacje, frameworki, biblioteki, cokolwiek. Każdy może po trzy takie wpisać i zobaczymy, co się nam z tego tam ułoży. Bardzo zachęcam, bo myślę, że się zaraz pośmiejemy nieźle przy tym, jak zobaczymy wyniki. Jeszcze chwilę. Dobra. Już przeminęły albo są już na takim całkowitym schyłku, że prawie że już wymarły. O software'ze, tak. Dobra, zobaczmy, co się nam na razie uzbierało. Cobol. Świetny przykład. Gadu-gadu jako aplikacja, doskonale. Mamy dwa gadu-gadu, jakby się złączyły razem, to byłyby całkiem duże. Można na pewno na nim zarobić dalej duże pieniądze, ale rzeczywiście dużo z nas go by tu umieściło i wszyscy się z tego śmiejemy. To jest, że fajnie. Tak, to jest to trochę rzeczywiście mnie dziwi, że tu jest Jira na środku, ale no dobra. Nasza klasa. No. Dobra. Dobra, dziękuję bardzo. Wrócimy do prezentacji. Dobrze, no to teraz już przechodzimy do tej przyszłości. Jak to się... Myślę, że najpierw, żeby spróbować przewidzieć, jaka będzie przyszłość, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, bo to jest rzeczywiście niezwykłe wydarzenie,
Jak to się w ogóle stało, że taka idea jak agile, tu oczywiście używam tego słowa tak bardzo, bardzo szeroko, prawda? Czyli rozumiem pod tym słowem agile, rozumiem różne pokrewne podejścia do tworzenia oprogramowania, ten cały ruch, który się dział przez ostatnie około 20 lat, bez nazywania konkretnych frameworków, prawda, tylko to wszystko razem. Jak to się stało, że taka idea chwyciła, że objęła swoim zasięgiem cały świat i że w taki trwały sposób odmieniła to, jak podchodzimy do wytwarzania oprogramowania. Jak to było w ogóle możliwe? Mam odpowiedź taką, że był to cud. Był to po prostu cud. Później były już tylko takie nieudolne próby kopiowania tego cudu w postaci tam różnych innych manifestów, różnych innych rzeczy. Na przykład ostatnio Agile 2.0, z którego mogę was zapewnić, że też nic sensownego nie wyjdzie. Dlatego, że to się stało, tak jak wiele innych doniosłych zmian na świecie, poprzez pewien unikalny zbieg różnych rzeczy razem, prawda? Czyli pewnych ludzi z pewnymi ideami w pewnym czasie i w pewnych sprzyjających warunkach. I nie ma na to recepty, jak to powtórzyć. Tak się działy wielkie odkrycia, rewolucje, zmiany kulturowe, społeczne. I jest trochę tutaj z tym tak jak z tą kometą, prawda, którą tutaj widzimy, że tak nawiasem mówiąc, ja komety Haleya w 86 nie wiedziałem z nieznanych mi powodów, chociaż wtedy już byłem na świecie, a w 61 już jej nie zobaczę. Więc tak jak z tą kometą, prawda, że pojawił się ten pomysł, chwycił, wszyscy poszli w kierunku, który ma podobny trzon, jeżeli chodzi o zmianę podejścia do tego, jak robimy software. My tutaj zebraliśmy się, rozmawiamy o tym, prawda, dwa dni. To wszystko ma pewien wspólny mianownik. I był to taki przełom. I nie ma recepty, jak zrobić drugi przełom. I tego drugiego przełomu nie będzie, moim zdaniem, przez kilkadziesiąt lat. Drugiego tam, ludzie nieraz mówią, a ciekawe, co będzie po skramie, prawda? Albo ciekawe, czym kiedyś zastąpią tam to i to. Nie ma sensu o tym myśleć, bo takiego przełomu nie będzie przez następne kilkadziesiąt lat. Więc pytanie o przyszłość tak naprawdę ma taką odpowiedź, czy trzeba się kierować tutaj na to, co w takim razie będzie się działo przez te kilkadziesiąt lat, bo na pewno nie kolejny Agile czy kolejny Scrum, tylko co innego będzie się działo przez te kilkadziesiąt lat. Moim zdaniem te kilkadziesiąt lat przed nami będzie tak zdeterminowane, że podejście do tworzenia software'u będzie mocno kształtowane przez narzędzia, których używamy. Przez taki ekosystem narzędziowy, którego używamy w pracy. Gdybym chciał was poprosić o to, żebyście z całego tego mojego wystąpienia zapamiętali tylko jedną rzecz, to byłoby to, co teraz właśnie powiem, to zdanie, że sposób, w jaki my na co dzień podchodzimy, mam na myśli zespoły deweloperskie, prawda? Tak przychodzę do pracy, włączam laptopa, tam sprawdzam sobie Jenkinsa, testy nightly, tam z zeszłego builda z nocy, prawda? Co się tam stało i tak dalej, i tak dalej. To w jaki sposób my na co dzień w zespole deweloperskich tworzymy oprogramowanie, będzie silnie kształtowane przez narzędzia. I to nasze podejście do tego, jak oprogramowanie tworzymy, w tych narzędziach jest zapisane. I to nawet nie, że ono kiedyś tam będzie zapisane, tylko to już jest teraz fakt. Jak my podchodzimy do tworzenia oprogramowania, to jest już zapisane w narzędziach, których używamy. I tu was poproszę o kolejny udział w czyli interakcję, prawda, w prezentacji. Tylko muszę tutaj odpalić drugi survey. I to będzie
właśnie w temacie narzędzi i tego, co momencik. To jest to samo, tylko już teraz będzie odświeżone. Tak, teraz powinno już się pojawić nowe. Przepraszam. Tam mamy 8 takich rzeczy. To są powiedzmy jakieś praktyki, idee, koncepcje tego, jak pracujemy. 8 rzeczy. I proszę was o ocenienie każdej z nich w 2 wymiarach. Jeden wymiar to jest, jakie wsparcie narzędziowe ma dana rzecz. 5 to jest, że ma bardzo dobre, można dać maksymalnie 5. I tak samo w tej samej skali, czy dana rzecz jest lubiana przez zespoły deweloperskie. No i znowu 5 to, że uwielbiają to robić. Tu będzie trochę więcej wybierania, więc pewnie troszkę więcej czasu. Jeszcze ktoś potrzebuje więcej czasu? Ja chciałbym zrobić w statycznej formie to, bo chcę wam też pokazać porównanie waszych odpowiedzi z moimi, więc nie będą się rozumieć dynamicznie. Także jeśli ktoś jeszcze potrzebuje chwilkę, to dajcie jakoś znać. Nie? Dobra. To, co się do tej pory zebrało, to sobie już weźmiemy. Okej. Tak to wygląda. Może tak będzie widać. Nawet mnie zaskoczyły troszkę te wyniki, powiem wam, bo są dość skumulowane po stronie prawej i nawet sporo w prawej górnej, troszeczkę w prawej dolnej ćwiartce. Czyli jakich tu mamy, że tak powiem, zwycięzców. Automated deployment, code review, CI.
Dobrze, czyli ogólnie widzę, że no, nie macie takich rzeczy, co do których sądzicie, że wsparcie jest bardzo słabe. Ja akurat mam takie rzeczy widoczne tutaj na mniejszym wykresie, co do których sądzę, że wsparcie narzędziowe jest bardzo słabe, ale okej. Okay. Przyjmijmy, że wy jako grupa wygenerowaliście tu dobrą odpowiedź, znaczy tak dobrą w sensie, że tak jest w rzeczywistości. Słucham? To są moje odpowiedzi. To są moje odpowiedzi. Pytania będą później. To, co jest w świadce, to, co oceniliście najlepiej w obu kategoriach, prawda? Czyli co ma waszym zdaniem dobre wsparcie i zespołu lubią to robić, to moim zdaniem są te rzeczy, które zostaną z nami na długie, długie lata. Jeżeli zespoły na przykład lubią robić review, a większość zespołów, które ja znam, lubią, a review ma akurat dobre wsparcie, bo ma tam Gerita, Bitbucketa i pewnie tam jeszcze inne rzeczy, to są rzeczy, które z nami zostaną na wiele, wiele lat. To się nie zmieni. Jeśli natomiast któreś z tych rzeczy lądują gdzieś indziej, mają słabsze wsparcie, albo zespoły nie lubią, albo jedno i drugie, o ile się to nie zmieni w czasie i się nie przesuną, to możemy ich za na przykład 10 lat już raczej nie oglądać na co dzień. I właśnie mnie o takie narzędzie tutaj chodzi, prawda? Chodzi mi o to, że to, jak my na co dzień pracujemy, jest w pewnym sensie zapisane w tej logice tego ekosystemu narzędziowego. Jak chodzi o testowanie, przykładem może być załóżmy Selenium, prawda? Kontrola wersji Git. Review na przykład Gerit, organizacja pracy zespołowej na przykład Jira, jak Continuous Integration jest zorganizowane Jenkins, jak zautomatyzowany deployment na przykład Ansible. To jak my robimy te rzeczy już tam siedzi i dlatego mówię, że sposób, w jaki my będziemy pracować przez najbliższe lata, będzie silnie dalej kształtowany przez te narzędzia. Myśmy je niejako nakarmili tą logiką, prawda? Powiedzieliśmy, jak to robimy, co chcemy mieć, jak to chcemy, żeby działało. To już jest zrobione. Te narzędzia się będą dalej rozwijać i one są w moim przekonaniu najsilniejszym takim czynnikiem sterującym, jeżeli chodzi o to, jak zespoły na co dzień pracują. No i teraz jeszcze wybiegając w tą przyszłość dalej, prawda? Wydaje się to takie trochę, można mieć takie wrażenie, że czeka nas jakaś taka stagnacja, prawda? Że to powiedziałem, że przełomu nie będzie, będziemy robili to, co siedzi w narzędziach, ogólnie no, Tak to trochę brzmi, jakby te następne na przykład 30 czy ileś lat miało tak upłynąć bez jakichś fajerwerków. Nic bardziej mylnego, bo mnie się wydaje, że, znaczy ja jestem co do tego nawet przekonany mocno, nie tylko mi się wydaje, ale jestem przekonany, że to oznacza, to są pewne symptomy tego, że nasza branża osiągnęła pewien poziom dojrzałości w swojej historii. Jakiś przełom już był i teraz nastąpi duży rozwój. I tą sytuację ja bym chciał porównać do tego, co jest nazywane złotym wiekiem kolei. Jest takie pojęcie złoty wiek kolei. Złoty wiek kolei tak umownie przypada na okres od 1850 do 1920 roku. Czyli jest to 70 lat. Wyobraźcie sobie, jak to jest długo. 70 lat to znaczy, że lekko licząc ze 3 pokolenia ludzi mogły do tego biznesu kolejowego kontrybuować przez swoją pomysłowość, przez swoją pracę, przez swoją wiedzę. I przez te 70 lat nastąpił tak niesamowity rozwój,
że tak nazwano ten okres w czasie. Budowano tory kolejowe na bezkresnych prariach Stanów Zjednoczonych. Kładziono potem trakcje, jak już zostały wynalezione. Udoskonalano techniki transportu i udoskonalano wygodę podróży przez 70 lat. I moim zdaniem my jesteśmy teraz w takim momencie, że jesteśmy właśnie w takim okresie w software'ze. I to będzie okres długi. Nie mówię, że to będzie 70 czy 140, ale to będzie długi okres. Nawet powiedziałbym, że ja nie sądzę, żebyśmy byli nawet w jego połowie. Jesteśmy pewnie raczej bliżej początku niż końca. I że jesteśmy w miejscu, które z perspektywy czasu kiedyś być może będzie tak nazwane, że ktoś powie, o, wtedy, prawda, jak był tam 2015 i te późniejsze lata, to oto to był taki tak zwana złota era software'u to była, prawda? Ja jestem przekonany, że coś takiego właśnie trwa i że jeszcze będzie trwało bardzo, bardzo długo i że tylko możemy się cieszyć, że to nasze aktywne życie zawodowe na taki świetny okres przypadło. No i to jest taki pozytywny, mam nadzieję, na zakończenie akcent, którym chcę zakończyć ten wykład i jednocześnie ostatni wykład na konferencji. Dziękuję. Czyli nie do końca wierzysz w komputery kwantowe. To takie pytanie jest. To wywróciłoby faktycznie do góry nogami, bo w tych narzędziach jeszcze tego nie ma zapisanego. Sposób pracy byłby zupełnie inny nad softem też. Odpowiem z rozbrajającą szczerością, że za mało wiem o komputerach kwantowych, żeby się do tego odnieść. To może jednak będziemy mieli niespodziankę za 10 lat. Dobra. Spotkamy. A nagrało się, mam nadzieję. Ja mam pytanie do twoich odpowiedzi na tym Mentimetrze. Chodzi o daily i o retrospekcję. Bo mam wrażenie, że jeśli zespół nie lubi ani daily, ani retrospekcji, to znaczy, że to są źle prowadzone spotkania. Jeśli są dobrze prowadzone, to zespół to lubi. Okej. I chciałem wiedzieć, skąd jest twoja taka skrajna opinia. Moja bazuje tylko na moim doświadczeniu. Większość zespołów, z którymi ja pracowałem, może nie, że nienawidzi tych spotkań, ale nie pała do nich entuzjazmem. Tak bym powiedział. Więc to jest tylko empiryczne doświadczenie zespołów, z którymi się zetknąłem. Porwałem się do mikrofonu. Proszę, Wojtek, już tak. A propos tego twojego właśnie badania i tych statystyk, pytanie, czy robiłeś, bo to mówię, że to jest twoja ocena, ten chart, robiłeś coś takiego z zespołem jakimś? Nie. Bo właśnie zastanawiam się na temat nad naszymi odpowiedziami, na ile my tutaj mamy w tym gronie wielu inżynierów. To były często pytania tak, zespół, kto to jest zespół? Zastanawiam się, czy nasze grono nie jest spolaryzowane i stąd też trochę spolaryzowane odpowiedzi. Bardzo możliwe. Bardzo, bardzo możliwe, że tak jest, natomiast nie chodzi tyle o wyniki, co o tą koncepcję, prawda? Czyli moje przewidywanie, z którym się z wami dzielę, jest takie, że rzeczy, które są robione chętnie, a jednocześnie mają bardzo dobre wsparcie narzędziowe, ja sądzę, że zostaną z nami na bardzo długo, prawda? Że jak za 30 lat możemy mieć zespół, wejdziemy sobie do niego i tam powiedzą, że no robimy właśnie tam review w Gericie, prawda? No, będzie to zupełnie normalne, prawda? I to może nie być prawda dla rzeczy z pozostałych światek. Także głównie chodzi mi o tą zasadę, prawda, że dobre wsparcie, a jednocześnie coś, co dla zespołów jest, nie wiem, fajne, atrakcyjne, czy jak to inaczej jeszcze określić. I takich rzeczy już się trochę nazbierało w tym ekosystemie. Okej, dzięki.
Dzięki. Piotrze, ja bym miał pytanie dotyczące też twojej, jakby twojej oceny. Zwróciłeś uwagę, że dobrze unarzędziowione są pewne aspekty wytwarzania oprogramowania, natomiast inne uważasz, że są słabo wspierane. Szczególnie wskazałeś na przykład na daily stand-upy. Z ciekawości zapytam, jakiego narzędzia wymagałbyś więcej niż tylko po prostu czystej dyskusji pomiędzy zespołem, która tak naprawdę specjalnych narzędzi nie wymaga, poza oczywiście ewentualną wizualizacją czy możliwością generalnie rozmowy, czyli to, co jakieś remote komunikatory nam zapewniają. Ale pytasz tak o... Czy, bo kontekście... To jest część oprogramowania, które uważasz, że zostanie wyparta w takim razie? Generalnie nie będziemy potrzebowali się synchronizować ze sobą? Nie będziemy potrzebować skupiać się razem i dyskutować o wspólnych celach? Czy... Tak, znaczy myślę, że jeżeli jest to coś, co zespoły robią niechętnie, a jednocześnie wsparcie jest słabe i wsparcie narzędziowe pozostanie słabe, to tak, to myślę, że za na przykład 25 lat może już takiej praktyki nie być w przyrodzie. Tak. Nie. Uważam, że to są zupełnie dwa niezależne od siebie wymiary. Dwa niezależne wymiary, zdecydowanie. A nie wydaje ci się że też, że może to nielubienie, moim zdaniem, retrospektywy i stand-upu jest spowodowane tym, że organizacje często źle wprowadzają Agile'a i Scrum'a i często stand-up jest właśnie tak bardziej biczem na pracownika, że musi się codziennie spowiadać zamiast rzeczywistym przedstawieniem tego, sprzedaniem tego zespołowi, że mogą wyciągnąć z tego konkretną wartość? Znaczy z takimi zespołami myślę, że nie pracowałem, żeby stand-upy do tego służyły, natomiast zaczynam też trochę żałować tego, że podałem wam te moje odpowiedzi, bo one zdominowały teraz dyskusję, a nie o to mi chodziło. Ale poczekaj, to ja Piotrze postaram się stanąć tym razem po twojej stronie. Akurat na przykład to daily, które nam tutaj chyba tak najbardziej tutaj zaogniło temat. No. Ja tak też widzę, że na przykład jak popatrzycie na Scrum Guide'a, to jest jedna z rzeczy, która na przestrzeni kilku wersji się najbardziej zmieniała, tak? Od jakichś standardowych zadaj trzy pytania i w ogóle nie rozmawiaj o niczym innym, po zupełnie inną formułę, czy opis tej formuły, którą mamy teraz, czyli wydaje się, że jednak coś jest na rzeczy, skoro cały czas to ewoluuje i się zmienia, jest jedną z takich rzeczy, która się bardzo mocno zmienia, nie? Więc coś faktycznie jest tutaj. Natomiast ja zwracam uwagę na to i to spróbuję często podkreślić, że to, że my się możemy starać robić jak najlepsze daily, jeszcze lepsze perspektywy i tak dalej, to jedno, natomiast wsparcie narzędziowe dla tych różnych rzeczy, które tu widzieliśmy, moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne. Wiem, że to jest, że to może być opinia taka niepopularna i że możemy jej nie lubić, ale myślę, że tak jest. Sądzę, że ja nawet nie tak dawno, jeszcze parę lat temu, bardzo krzywo patrzyłem właśnie na wdrażanie różnych narzędzi, bo wiedziałem, że tak naprawdę chodzi o pewną koncepcję, a nie o narzędzia. Natomiast teraz myślę, że ten ekosystem narzędziowy na tyle się wzbogacił, na tyle został nasycony wiedzą, jak pewne rzeczy są robione, że to głównie z niego wynika, jak są robione. Także absolutnie tu nie miałem intencji takiej, że zrobiłem na kolanie, tak szczerze mówiąc, tę moją ocenę. No jest to taka ocena na szybko, tam którą zrobiłem w 3 minuty. Może oczywiście być zupełnie inaczej, że na przykład daily meeting w zespołach software'owych będzie funkcjonował jeszcze przez 100 lat. Okej, jest to bardzo możliwe, prawda? Nie mówię, że nie. Natomiast zwracam uwagę na to, że to, czy dane praktyki, dane podejścia, pewien sposób robienia czegoś, określony taki, a nie inny, będzie z nami przez długi, długi czas, przez dziesiątki lat jeszcze, zależy mocno od wsparcia narzędziowego. Jeśli to wsparcie będzie, to będzie. Jeśli nie, to raczej chyba nie. Ja tutaj też bym w twojej obronie znowu, z tego co zauważyłem, te odpowiedzi nasze
też były takie, że te wydarzenia skramowe były gdzieś na dole, czyli mniej lubiane w całej jakby grupie tych wszystkich odpowiedzi i też bardziej po lewej stronie, czyli z mniejszym wsparciem w tym wszystkim. Może nie aż tak jak twoja odpowiedź, czyli całkiem nie lubiane jest całkiem bez wsparcia. Natomiast no, też jakby patrzę na to, jeśli to faktycznie jakby oceniałem pod kątem zespołu deweloperskiego, czyli osób trochę bardziej technicznych, no to tak, ja też czuję, że te osoby bardziej stoją, powiedzmy, po stronie tych wszystkich narzędzi, a nie spotkań, gdzie wymagane są interakcje między ludźmi i jakieś takie skille miękkie. Ja mam jedno pytanie. Ktoś się zgłasza jeszcze? Tak, jeszcze mamy tam z tyłu sali. Jeśli możemy, zdecydowanie najciekawszym to w sumie elementem były te zestawienie tych dwóch wykresów. Wydaje mi się, że znaczy nie, przepraszam, że bez jakichś, wiesz, że reszta była nieciekawa. Natomiast mam takie poczucie, że ten bez względu na to ciekawa była też uwaga, że w gruncie rzeczy oba wykresy pokazywały to samo, tylko trochę była jakby inna. Jakby inna skala, nie? I wydaje mi się, że ja to tak widzę, że te rzeczy, które są takie bardzo techniczne, to one się znajdowały gdzieś tam po prawej stronie. Te rzeczy, które były bliżej ludzkiego czynnika, to tak. Znajdowały się na dole. Tak, rzeczywiście. Ale wydaje mi się, że wniosek z tego może być taki, że te rzeczy związane z ludźmi jest dużo trudniej znaleźć dobre narzędzia do tego. I to nie w takiej perspektywie, że te rzeczy znikną. Tu jesteśmy jeszcze przed etapem, na którym wymyśliliśmy do tego dobre narzędzia. Tak. I no, raczej no jako pewna no szansa. Dokładnie. Tak, przepraszam, bo trochę ci teraz wchodzę w słowo, nie wiem, czy miałeś jeszcze... Nie, dobrze. No myśl, ale dokładnie o tym samym ja myślałem, dlatego że jak my robimy to daily, prawda? Robimy tak, że bierzemy sobie na przykład Google Meeta i na przykład Jira, i szerujemy w tym Google Meet Jira i to jest nasz stand-up, powiedzmy, w formie zdalnej, prawda? Tak robimy. Nie ma, przynajmniej ja nie znam, nie ma czegoś takiego, że ktoś zrobił produkt do stand-upów, do daily. Nie ma czegoś takiego, nie? Retrospektywa, no nie wiem, no, znam narzędzie, gdzie tam można było wpisać sobie w punktach tam akcje retrospektywy i odklikać, czy zostały wykonane. No super, prawda? Wielkie mi co. Może kiedyś te retrospektywy będą lepiej zorganizowane w narzędziach, więc akurat jest to taka nisza, że dedykowane rzeczy do takich spraw mogą powstać. Znaczy, ja mam takie doświadczenie, że wydaje mi się, że znaczy jest coś na rzeczy w tym, co powiedziałeś, bo moim zdaniem retrospektywy czy review, czy stand-upy się dużo lepiej udają wtedy, kiedy się udaje znaleźć dobrą strukturę właśnie narzędzią do tego, ale nie przez narzędzie, nie rozumiem, że to jest jakiś software, w tym coś się dzieje, tylko na przykład wprost mówiąc, metryki przepływu na przykład stanowią taki element. Jak ludzie mają się czego zaczepić, w sensie takim technicznym, że widzą pewne wskaźniki, które im coś mówią na temat tego spotkania, to jest dużo bardziej produktywne i odpada właśnie ten taki element, nazwijmy, ludzki. I na przykład moim zdaniem to jest przyszłość. Znaczy to, co tutaj kolega wspomniał, że Scrum Guide się pod tym kątem zmienił, to on się wyraźnie zmienił właśnie w tą stronę. Tak moim zdaniem ten Scrum Guide 2020 to jest takie przygotowanie do tego, żeby metryki przepływu tam wprowadzić, to znaczy myśleć bardziej o tym, jak stara jest rzecz, którą robię na przykład na daily, a nie o tym, co robiłem wczoraj, czy... To, przepraszam, to jeszcze tylko... Ten ma władzę, kto ma mikrofon. Ja tylko szybkie trzy komentarze. Po pierwsze to my jako organizatorzy liczyliśmy się z tym, że jak się na koniec konferencji powie setce agile'owców, że niektóre nasze praktyki są do bani, to wywołamy w ten sposób tutaj pewne emocje. Zwykle na koniec konferencji ludzie mają jakąś taką śpiączkę wątrobową czy cukrową, więc robimy to też w trosce o wasze zdrowie. Po drugie to mam taką obserwację, że już dzisiaj są narzędzia do różnych społecznych rzeczy. Na przykład są narzędzia do szukania sobie dziewczyny lub chłopaka i się nazywają, nie wiem, Tinder, Badu, koledzy mi mówili. Nie wiesz, bo już nie szukasz, wiem. No. Kolega tak. Prosi o link, więc proszę. No super. Kiedyś to była sympatia za moich czasów, natomiast czyli są narzędzia do różnych społecznych aspektów tak. Tego, co robimy, bardziej, dużo bardziej wyrafinowane niż te, których używamy do stand-upów. No, tak. Nie wiem, czy to jest dobrze akurat, że one są, ale inna sprawa.
I trzecia rzecz to jest, Piotr, jakbyś skomentował taką sytuację, że my mieliśmy pewne bardzo dobre wsparcie narzędziowe dla pewnych praktyk, które już umarły, na przykład Six Sigma, albo różnego rodzaju wyczyny project managerskie, które są tam w PMBOK-u, czyli jakieś earned value, tutaj pewnie jakby starsi doświadczeniem koledzy pamiętają. Różnego rodzaju trupy, mówiąc wprost, narzędziowe, znaczy, które miały świetne wsparcie narzędziowe, ale już no, gryzą piach. Jakbyś to skomentował? Dziękuję. Nie, tam rzeczywiście wsparcie, bo pamiętam taką jedną aplikację, to tak, tam rzeczywiście wsparcie bywa niesamowite w tych narzędziach, tylko że ja głęboko wierzę, że to są narzędzia nie do robienia software'u, do robienia może innych może nawet bardzo ciekawych projektów, ale nie software'u. To jest moja odpowiedź. Jak to powiedzieli wcześniej, kto ma mikrofon, ten ma władzę, więc może nie tyle pytania. A są dwa. Może nie pytania, ale konkluzja bardziej, bo zauważyłam taką zależność, że w przypadku, w którym coś jest powtarzalne i możemy to wręcz automatyzować w stylu ma się wykonać to, to, to i na przykład CI Pipelines, fajnie, że są narzędzia. Ale myślę sobie o takim planningu, które stwierdziliśmy, że zespoły gdzieś tam mniej lubią i zastanawiam się, czy właśnie fakt, że tego nie lubią, nie jest spowodowane przez narzędzie, bo myślę, że taka Jira, gdzie ktoś po prostu na planningu szeruje ekran i przesuwa te etykiety, to właśnie może sprawiać, że zespoły tego nie lubią i myślę, że jeżeli potrzebna jest jakaś praca twórcza, to dla mnie najlepszym narzędziem jest albo pusta ściana, albo po prostu Miro z pustym template'em, gdzie po prostu nie ogranicza nas narzędzi, możemy być twórczy i wymyślać sami narzędzia, które, czy techniki, które nam najbardziej pasują. I to tyle z mojej strony. Dzięki, zdecydowanie, nie, w 100% się zgadzam. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Zresztą, no nie wiem, może jeśli chodzi o aspekt planowania, tak jak przed chwilą mówiliśmy, może coś zostanie jeszcze fajnego wymyślone. Zresztą każdy z nas ma troszeczkę chociaż możliwości wpływania na te narzędzia, prawda? No bo mamy możliwość, już będą pytania, tylko jeszcze tylko momencik. Mamy możliwości doboru tych narzędzi w jakimś tam zakresie, nie zawsze jest to elastyczne, ale jakieś tam mamy, za które też niektóre płacimy, prawda? Mamy możliwości na przykład głosowania, lobbowania z pewnymi rzeczami, takimi atrakcje zorganizowane, że będę głosować na feature'y, proponować feature'y do zrobienia. I w ogóle pewnie na konferencji myślę, że mógł się założyć, że były jakieś osoby też, które w ogóle na co dzień któreś z tych narzędzi tworzą, które uczestniczą w dewelopmencie takich narzędzi, niektórych z tych, które tutaj wymienialiśmy, więc możemy też tam swoją cegiełkę jakoś dołożyć. Odnośnie lubienia i nielubienia spotkań. Myślę, że powinniśmy rozróżnić tutaj dwie rzeczy. Jedna jest lubić coś robić, a druga, lubić mieć to zrobione. Pamiętajmy, że mówimy o deweloperach. Jak mówi staropolskie przysłowie, nie po to 5 lat studiowałam informatykę, żeby teraz gadać z ludźmi. Odrywanie się od pracy, dzielenie się swoimi przemyśleniami, zabieranie głosu i tak dalej, oni po prostu mogą nie lubić tego robić. Co nie zmienia faktu, że zapewne doceniają wartość dobrze zaplanowanego sprintu albo dobrej synchronizacji na daily. Więc myślę, że tutaj powinniśmy to jednak rozłożyć. Dziękuję. Jeszcze tak, rząd władzy. Jeden komentarz, jeśli dobrze też zrozumiałem prezentację i tak sobie też o tym myślałem, rozszerzając. Z początku, jak powstawały narzędzia typu na przykład jakieś IDE, to one implementowały pewne standardy, tak? Czyli to, no, mamy jakiś język, on już jest jakimś tam standardem dany język. Do tego są jakieś dobre praktyki od takich najgłupszych typu tam, czy używać tabulatorów, czy spacji, czy cokolwiek. I te narzędzia wtedy to tak naprawdę implementowały. Była jakaś wartość dodana, ale była gro rzeczy, które tu się też pojawiają, jest gdzie nie mieliśmy standardów, pojawiało się jakieś narzędzie i tak naprawdę trochę to rozumiem tak twoją prezentację, że narzędzia zaczynają definiować pewien standard działania i dlatego to będzie może z nami jeszcze przez długi czas, tak? Już mniej siedzą mądre głowy i wymyślają jakieś tam standardy, tylko ludzie się po prostu, no, powstają jakieś narzędzia i tak dalej. Nie? Też nie tak dawno jeszcze w ogóle o karteczkach nie było mowy na tablicy i tak dalej. Pojawiły się najpierw jakieś pomysły, potem właśnie narzędzia, które zrobiły z tego
standard, można powiedzieć, zarządzania projektem, że gdzieś tam te karty szkice płyną. Nie zawsze w dobrym kierunku, prawda? No tak, to już inna teoria. To ja jeszcze mam taką uwagę. Zacząłeś jakby od tego, że była taka maszyna, która się nazywała Telex. I wysyłaliśmy sobie telegramy jako ludzie. Czyli generalnie wysyłanie telegramów było dobrze oprzyrządowane. Skoro było tak dobrze oprzyrządowane, to czemu nie wysyłamy dzisiaj telegramów? Jeżeli narzędzia mają nam definiować przyszły stan tego, jak będziemy pracować. Pojawiły się lepsze narzędzia. Znaczy to, co chciałbym jakby przekazać, to na dzisiejszym pierwszym wykładzie Angel pokazał jakby, wydaje mi się bardzo przekonywująco, że najfajniejsze firmy to nie są te, które mają wszystkie procesy onarzędziowione, tylko te, które mają ludzkie podejście jakby do człowieka. I to, że nie mamy jakby narzędzia, to nie oznacza jakby, że to wyginie, bo być może właśnie tu jest klucz jakby do sukcesu i w sumie tyle. Tak, no przyznaję, że to się może wydawać sprzeczne z tym pierwszym dzisiejszym wystąpieniem. Myślę, że może to jest nie tyle sprzeczne, co trochę może jest to patrzenie trochę ortogonalne, ale ja naprawdę w to, co mówiłem, głęboko wierzę. Ja jestem w tej mojej roli i we wcześniejszych moich rolach jestem jednak blisko bardzo zespołów deweloperskich. Jestem product ownerem, ale rozumiem, co te zespoły robią, jestem z nimi na co dzień, rozumiem, jak działają produkty, którymi się zajmuję w środku. I ta perspektywa deweloperska jest mi bliska. I dlatego sądzę, że tak, to jest wszystko super, prawda? Na przykład Node.js policy i tak dalej. Świetnie, to są super pomysły i różne inne. Tylko że to, co, tak jak powiedziałem, na co dzień, prawda? Przychodzę, otwieram laptopa i to, co będę robił jako deweloper przez następne tam 8 godzin tego dnia, to sposób, w jaki do tego podchodzę, jak robię review, jak testuję, jak integruję kod, to siedzi w narzędziach. I to nawet jeśli się komuś nie podoba, to obawiam się, że taki jest fakt.